Cześć, siemanko, ja jestem Przemek i dzisiaj przedstawię wam 5 komend, które skrywa nasz ukochany CSGO. Strzelanie ze smoka? Oglądaj odcinek i dowiedz się więcej. Tym razem właśnie do ciebie może polecieć M4A1S Hiperbestia. Wystarczy tylko, że napiszesz PBG w komentarzu oraz zostawisz suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Wyniki pojawią się do 11 marca na mojej facebookowej grupie PBG Team. Generalnie to właśnie chciałbym, aby od dzisiaj wstępy do odcinku były właśnie z kamerką, z przystojnym prowadzącym. Mam nadzieję, że taka zmiana wam się spodoba. Jedziemy z tym śledziem! Wszystkie komendy użyte w tym odcinku będą podane w przypiętym komentarzu oraz wymagają wpisania SV Cheats w konsoli. Banan zamiast granata to jedna z rzeczy, którą da się zrealizować za pomocą ukrytej komendy. Po jej wpisaniu naszym oczom ukazuje się wspomniany banan, który jest przyczepiony do pasa modelu postaci, tak jak byłby normalnym elementem wyposażenia drużyny Terro lub CT. Wypróbujcie sami i sprawdźcie reakcję, gdy będziecie grać na przykład 1 versus 1 z kolegą lub koleżanką. Poprawa humoru gwarantowana. Chcieliście kiedykolwiek tak zasadzić komuś z liścia w twarz? Wpiszcie tę komendę, a zamiast modeli broni waszym oczom ukaże się ogromna ręka. Naprawdę bardzo ciekawa i podobnie jak poprzednia, dość zabawna komenda. Ech Valve, ile ty jeszcze przed nami ukrywasz? Za pomocą trzeciej komendy możemy stworzyć swoją prywatną armię zombie kurczaków. Naprawdę. Musicie tylko robić to samo co ja, czyli na samym początku pisać komendę bot stop 1, aby boty stały w miejscu. Potem najeżdżamy celownikiem na każdą postać i wpisujemy kolejną komendę. Teraz wystarczy tylko wprawić w ruch naszą drobiową armię, czyli wpisać bot stop 0 i możemy podziwiać efekty naszych najemników. A tak na poważnie, to przekonajcie się na własnej skórze, jak działa ta komenda. Ze statystyk wiem, że około 47% odwiedzających mój kanał nie subskrybuje go. Także, jeżeli należy do tej nieszczęśliwej grupy, to szybko to napraw i zostaw suba z dzwoneczkiem, nawet jeżeli nie chcesz brać udziału w konkursie. Dziękuję. Chcesz potrenować sobie no-scope'y, zawupy albo po prostu wkręcić swojego kumpla, że jesteś taki dobry zawki? Dzięki czwartej już w tym odcinku komendzie na naszym ekranie pojawi się celownik, mimo tego, że będziemy mieli w rękach AWP. Ta funkcja, tak jak powiedziałem, może przydać się do treningu, także z pewnością warto ją wypróbować. I na koniec coś, na co wszyscy z was czekali, czyli tytułowy punkt odcinka. Strzelanie ze smoka niczym z Glocka albo innej broni? Nierealne? Wystarczy wpisać tę komendę i voila, pojawia się smoke, z którego można strzelać. To nie żart, popatrzcie sami. I taka uwaga ode mnie, komenda działa tylko na niektórych mapach. Ja akurat testowałem ją na Asia Go, także link do jej pobrania również znajdziecie w przypiętym komentarzu. A jeżeli nie otrzymałeś ode mnie jeszcze serduszka po zdjęciu na Insta, to zaobserwuj najpierw tam mój profil, link w opisie. Pamiętaj także o zostawieniu lajka oraz suba. Dzięki za oglądanie, yo!